Opel Vectra 1.6 16V 1998 rok. Ile takie auto jest warte, kiedy naprawa już nie ma ekonomicznego sensu, a wynik zbliżającego się przeglądu jest już z góry przesądzony? Jest na to prosty wzór. Waga samochodu razy cena za kilogram złomu. W wielkim skrócie, pomijając oczywiście wartość sentymentalną, takie auto jest tyle warte, ile waży. Niestety taka jest prawda. Można oczywiście poprawić ten wynik, demontując niektóre części takie jak lusterka, wycieraczki, lampy, radio, głośniki, akumulator, katalizator jak jeszcze jest i spróbować to sprzedać. To raczej wszystko, co można w tym temacie zrobić. Warto też spuścić paliwo, które zostało. Będzie na przykład do kosiarki. Tak przygotowany samochód może już być zabrany w swoją ostatnią podróż. Jak załatwiałem formalności z panem, który miał przyjechać po auto ze stacji demontażu pojazdu, nawiasem mówiąc, dużo ładniej to brzmi niż złomowisko, poprosiłem pana, żeby mi koła zostawił, oczywiście odliczając sobie odpowiednią kwotę. Opony były jeszcze całkiem dobre. Będę miał taką pamiątkę po Vectrze, powiedziałem smutnym głosem. Pan się bez problemu zgodził. Auto co prawda musi wjechać na lawetę na kołach, wyjaśnił, ale będę mógł je sobie odebrać w wolnej chwili na stacji demontażu. Bardzo się ucieszyłem. Niestety nie mogłem być przy załadunku samochodu. Byłem jednak gotowy na to, że jak przyjadę z pracy, mojego autka już nie będzie. Jak wróciłem do domu, to normalnie mnie zatkało. Zobaczyłem koła po moim samochodzie. Były zostawione w naprawdę niesamowity sposób. Zresztą zobaczcie sami. Od razu zadzwoniłem do pana z pytaniem, jak to zrobił. Przecież sam mówił, że auto musiało wjechać na lawetę na kołach. I wjechało, odpowiedział. Wytłumaczył, że jeszcze miał zrobić jeden kurs niedaleko mnie i postanowił mi te koła przywieźć. Wpadł na pomysł, żeby je zostawić w miejscu wygniecionej trawy, tam gdzie wcześniej stało auto. Jak mówił dalej, byłem tak smutny, jak wtedy załatwiałem formalności, że postanowił zrobić mi taką niespodziankę. Bardzo mi to wzruszyło. Podziękowałem panu za empatię, którą mnie obdarzył. A tobie, mój samochodziku, dziękuję za te wszystkie lata, które wspólnie spędziliśmy. Żegnaj.